Cześć, tu Robert, cztery strony złomu. Dzisiaj będzie rozbióreczka czegoś takiego. Pozyskałem to za darmo, więc każda złotówka będzie już tutaj zarobkiem. Jest to silnik, czyli to był jakiś kompresor. Jest manometr. Więc spodziewamy się być może miedziuchy nawet. Zaczynamy zabawę. A jaka waga? 13,5 kg. Wiem, że na złomie możemy to sprzedać za 13,50. Więc na pewno na tym zarobimy. A kwestia ile? Możemy obstawiać. Ja obstawiam, że koło 3 do 4 dyszek. No, mamy tutaj już śruby pousuwane. Problemem było, bo cztery śruby, czy trzy, po prostu się urwały. Nie wiem, czy tutaj jest potrzeba odkręcania czegoś takiego. Może później odkręcimy. No, trzeba by to zacząć otwierać. Dostać się do środka, sprawdzić, co my tu mamy. Musimy jeszcze zdjąć tą śrubę. Specjalna taka, nie śruba, tylko to jest specjalna nakrętka. Dostaliśmy się do środeczka. No i co tutaj? Mamy miedziuchę pewnie. Oczywiście. To były te czasy, kiedy miedziucha była. Damy tutaj, żeby jeszcze skapało ładnie. Ten wirnik wiemy już, do czego będzie mi służył. Posłuży mi do korowarki, do milbery. Robię nowy projekt. Mam trochę milbery i jednak trzeba by na tym zarobić.
Mamy to. Mamy nierdzewkę. No, warsztat zrobił się, czy w warsztacie mamy zapach takiej wody, która długo stała w jakichś urządzeniach. No ja mam doświadczenie, bo tata był hydraulikiem, więc jeździłem na otwarcia sezonów do różnych hydroforni, to pamiętam różne zapachy. Pamiętam chlorowanie. Dobrze, coś tutaj będziemy działać. Musimy wybić to. Razem z łożyskiem chcę, żeby korowareczka była idealna. Jeszcze będziemy mieli styki. Spróbujemy to odkręcić. Ale powiem wam, że to jest robione już na taśmę. Czyli to nie jest jakieś... Chyba, że ten manometr był po prostu montowany niedawno, no bo kiedyś dobry fachowiec to chyba jednak konopie robił, tak? Widzę, że tutaj mamy końcówkę z mosiądzu. Próbujemy to troszkę rozkręcić. Oj, przecież ja nie w tą stronę robię. Zamyśliłem się. Zrobimy to na imadle. Manometr nam już nie blokuje tutaj dojścia. Tu będziemy też to rozkręcać. Wyjmiemy styki, mamy trochę mosiądzu. Mamy fajną sprężynkę, która będzie mi potrzebna też do korowarki, więc sama przyjemność. No nic, mocujemy wimadło. No to próbujmy odkręcać.
jedna część odkręcona. Wypadałoby jeszcze, póki mamy ładnie umocowane, odkręcić górę. Będziemy mieli troszkę problemy. No to odkręcamy. Jednak użyjemy tego, spróbujemy na ziemi odkręcić, bo imadło tutaj nie jest przystosowane do takich obciążeń. Na podłodze poszło szybko. Powiem wam, że ładny kawał mosiądzu. Przy okazji wybiłem ten wirnik. Będzie mi służył do korowary. Bardzo fajnie to wygląda. Dobrze, tutaj mamy. Mamy nawet pająka. Co, trzeba by się dostać do miedziuszki, ale musimy tutaj zrobić porządek, bo nienawidzę bałaganu. Mam podejrzenia, że ta obudowa nie była tu aluminiowa. Podejrzenia się tutaj utwierdziły. Tu jest aluminium tylko, a pod spodem mamy żelazo i tu jest całe żelazo. Więc nie wiem, czy nie lepiej by było tego rozbić. To jest kruche aluminium. Już kiedyś tak robiłem, że łatwiej było rozwalić z dwóch stron, wyjąć i dostać się bezpośrednio do miedzi. Zobaczmy, jakby to wyglądało nawet na takim zwykłym śrubokręcie. No to pięknie się niszczy. To chyba zastosujemy taką metodę prehistoryczną, po prostu kamień łupany. Tu będzie aluminium łupane. No i gitara. No dobrze, mamy aluminium, no i tutaj mamy, powiem wam, sporo miedzi będzie, ale ja to zostawiam na dzień jutrzejszy, z tego względu, że niech sobie to wszystko przeschnie, bo będzie mi lepiej działać. Jutro sobie po pracy dokończę wszystko. Przyniosę ręcznik papierowy i powycieramy, obsuszymy i działamy. A ja teraz lecę na obiadek, bo nie samym złomem człowiek żyje. No i mamy następny dzień. Tutaj wszystko już ładnie powysychało. W pierwszej kolejności dostaniemy się do miedzi. Zrobimy to moim sposobem. Przestałem już używać gumówki do tego typu rzeczy, gdyż szło za dużo czasu. To wszystko trwało i było
No, kurzyło mi się, tak, w warsztacie. Używamy czegoś takiego. A ile to będzie trwało? No to zobaczmy w czasie rzeczywistym. No to pora podsumować. Tarujemy sobie taki pojemniczek. Najpierw będzie żelastwo. Ten wirnik też dodamy do żelastwa. Chociaż go nie sprzedam. 90 groszy, a mamy 6,375 kg. Już mamy 5,74. Jak za darmo, to dobra suma. Już się nam zaczyna robić. A zróbmy aluminium odlew. Szczerze, nie wiem ile, nawet zróbmy 5,50, daje nam 2,20. Dajmy nierdzewkę, niech będzie za 6 zł, 2,52, mamy już 10,46. Mosiądzu żółtego nie mamy dużo, 15 gramów. Za 20 groszy to jest 30 groszy. W tym mosiądzu oczywiście są styki. Styki sobie przebierzemy. Zważmy sobie kabelek, który niech będzie warty 5 zł na skupie, czyli 43 grosze daje nam. Mamy 11 zł, 19 groszy. No i zamieniamy pojemniczki. I to, co nas najbardziej satysfakcjonuje,
Miedziucha. Jest kilo 90. 29,30. 43,13 zł. No wynik bardzo przyjemny, zwłaszcza że ta pompa była gratisem. Czy opłacało się? Myślę, że tak. Była fajna zabawa, chociaż trochę warsztat mam wodą z żelazem pachnącą, ale wiecie co jeszcze? Jeszcze jednej rzeczy nie zauważyliśmy. Czegoś takiego. To jeszcze nam wzrośnie. Dajmy go za złotówkę, bo to gruby. 46,78. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć. A na koniec jeszcze odnalazłem kawałek mosiądzu. 175 gramów. Wynik 50,28 zł. Hejka.